Witajcie w moim 66. moim odcinku. Przedstawię wam z firmy Azo. Witaminy. Skoncentrowane witaminy dla ryb akwariowych z glutenem. Azovitamin i glutan jest wieloskładnikowym preparatem z glutanem. Zapobiega i leczy choroby. Na przykład możemy zastosować do akwarii słodkowodnego, roślinowego, morskiego, rafowego. Azovitaminy glutan jest skutecznym preparatem witaminowym wzbogacający glutan. Specjalne dodatki na bazie witaminowym. Jest specjalne dobrane tak, aby zapewnić odpowiedni witaminową dla wszystkich ryb w akwariach. Na przykład preparat poprawia zdrowie ryb i możliwość rozrodcza poprzez dostarczających niezbędnych witamin do wody. Zapobiega bardzo często chorobom wywołane w niewłaściwych momentach, kiedy nierównomiernie karmimy. Pozbawiamy części bądź większości ważnych witamin. Na przykład popularna choroba spowodowana bakterią witamin w diecie, w wodzie to dziurawiec, także skoliza. Dodatkowy glutan zawarty preparat wzmacnia organizm ryb w walce z chorobami. Na przykład regularnie stosować preparat dostarczający najważniejsze witaminy zazwyczaj brakuje w akwariach. Zapobiega chorobom związanych ich bakterii. Azovitamin glutan zawiera witaminy B1, B2, B6, B12, A, D, E i glutan. Poprawia metabolizm u ryb, zwiększa odporność na choroby. Pomaga szybciej adaptować się rybom do nowego środowiska, zwiększa zdolność rozrodcze. Na przykład stosowany preparat u chorych ryb przyczyni się do szybkiego powrotu zdrowia. Preparat powinien być używany regularnie co tydzień przy każdej podmianie wody, kiedy ryby zachowują się neutralnie bądź są chore. Na przykład efektywnie leczy objawy chorób jak dziury w głowie, skolizja, ciemna skóra. Na przykład dozujemy, gdy ryby są chore, regularnie, codziennie 10 ml na 100 litrów wody. Na przykład jak nowe ryby wpuszczamy, no to dozujemy 20 ml na 100 litrów wody po wpuszczeniu nowych ryb. Regularnie możemy dozować, jak już są ryby zdrowe, to raz na tydzień dozujemy 10 ml na 100 litrów wody. Pierwszy punkt. Witamina B1. Jaką pełnią rolę? Bierze udział w liczeniu, procesach, reakcjach, w wyniku których dochodzi do powstania energii. Czyli na przykład uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, przez co jest niezbędne do prawidłowego wzrostu, rozwoju funkcjonalnego organizmu. Na przykład będzie tak, umożliwia prawidłowe prace serca,
całego układu krążenia. Drugi punkt. Witamina B2, jaką pełnią rolę? Na przykład przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Pomaga utrzymywaniu prawidłowego stanu błony śluzowych. Pomaga utrzymywaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek. Pomaga zachować zdrowych skóry. Pomaga utrzymywaniu prawidłowego widzenia. Na przykład przyczynia się do utrzymywania prawidłowego metabolizmu żelaza. Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Punkt trzeci. Witaminy B6, jaką pełnią rolę? Bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek. Ma swój udział w metabolizmu wiele niezbędnych dla organizmu substancji, białka, węglowodanów, cholesterolu. Czyli na przykład wpływa korzystnie na układ odpornościowy. Punkt czwarty. Witaminy B12, jaką pełnią rolę? W organizmie potrzebuje je do metabolizowania węglowodanów tłuszczowych, białek, przetwarzania ich energii. Witamina B12, czyli na przykład tworzy, chroniąc warstwę na komórkach nerwowych oraz utrzymuje czerwone krwinki w zdrowiu, zapobiegając rozwoju chorób serca. Punkt piąty. Witamina A, jaką pełnią rolę? Wpływa korzystnie na wzrok oraz skórę. Ma także duże znaczenie w budowie odporności organizmu. Punkt szósty. Witamina D, jaką pełnią rolę? Pomaga prawidłowe wchłanianiu, wykorzystaniu wapień, fosforu oraz pomaga utrzymywaniu prawidłowego poziomu wapna we krwi. Dodatkowo witaminy to pomaga utrzymywaniu zdrowych kości, zębów, jak również pomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśnie układu odpornościowego. Witaminy D bierze udział w procesie podziału komórek. Punkt siódmy. Witamina E, jaką pełnią rolę? Jest silnym przeciwutleniaczem, który pomaga ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, uszkodzeniem komórek wywołane przez wolne radinki. Witamina E na przykład bierze także udział w syntezie substancji przeciwkrzepliwych. Utrzymuje odpowiednie przepuszczalności błony komórkowych w zmniejszeniu agregacji, czyli oznacza na przykład, że zapominamy się. Płytki krwi, dzięki czemu może przyczynić się do przeciwdziałania zakrzepom. Poza tym uczestniczy w ochronie krwinek czerwonych, przekazywaniu sygnałów nerwowych w całym ciele.